Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Wartość odżywcza żywności to przydatność produktów żywnościowych i złożonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu człowieka związanych z przemianami metabolicznymi. Wartość odżywcza to stopień zawartości poszczególnych składników odżywczych, np. białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin w pożywieniu. Określa się ją procentowo lub w liczbach bezwzględnych na jednostkę wagi lub objętości. Wartość odżywcza poszczególnych produktów jest zależna przede wszystkim od rodzaju produktu, natomiast w danej grupie produktów uwarunkowana jest sposobem produkcji, doborem odmian roślin i ras zwierząt, sposobem uprawy bądź hodowli, metodami przetwarzania i przechowywania. Informacja o wartości odżywczej powinna znajdować się na opakowaniach produktów spożywczych. O odżywczej wartości artykułów żywnościowych decyduje ich wartość kaloryczna, skład chemiczny, liczba składników odżywczych zawartych w produkcie, przyswajalność oraz strawność substancji pokarmowych. Przyswajalność to zdolność określonego składnika odżywczego do przenikania z przewodu pokarmowego do krwi. Strawność pokarmu to stopień, w jakim podstawowe składniki pożywienia mogą zostać rozłożone w przewodzie pokarmowym pod wpływem enzymów trawiennych do związków niskocząsteczkowych wchłanianych w jelitach i przechodzących do krwi lub limfy. Składniki odżywcze występujące w żywności można podzielić na pięć typów. Składniki odżywcze Białka Węglowodany Tłuszcze Substancje mineralne, witaminy. Białka są głównymi składnikami budulcowymi organizmu i tworzą około 50% suchej masy całego ciała. Dzienna norma zapotrzebowania na białko przeciętnie wynosi 1 gram białka na 1 kg suchej masy ciała. Najwięcej białka pełnowartościowego, zawierającego wszystkie niezbędne człowiekowi aminokwasy egzogenne we właściwych proporcjach, Zawierają artykuły pochodzenia zwierzęcego, sery, jajka, mięso, ryby, mleko. Węglowodany. Są zwane cukrami i stanowią bogate źródło energii. Występują w dużych ilościach żywnościowych produktów pochodzenia roślinnego, czyli w produktach mącznych, kaszy, ryżu, słodyczach, cukrze. Węglowodany dzielimy na proste, np. Na glukoza, fruktoza. Złożone, na przykład skrobia, błonnik. Tłuszcze są najlepszym materiałem energetycznym. Gromadzone są w wielu organach i odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie. Pełnią funkcję ochronną, tworzą materiał zapasowy. Są najlepszym źródłem energii służącej do podtrzymywania czynności życiowych, oddychania, krążenia, pracy serca. Są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Substancje mineralne Sole mineralne Występują we wszystkich produktach żywnościowych, a najwięcej w artykułach roślinnych. Składniki mineralne dzieli się na dwie grupy. Makroelementy, między innymi wapń, chlor, magnez. Mikroelementy pierwiastki śladowe między innymi żelazo cynk miedź witaminy są to związki egzogenne to jest dostarczane są do organizmu z zewnątrz pełnią w ustroju rolę regulującą przyspieszają lub ułatwiają reakcje chemiczne ale nie biorą w tym bezpośredniego udziału ich zawartość podnosi wartość odżywczą pokarmów witaminy dzielimy na rozpuszczalne w wodzie c z grupy BPPK. Rozpuszczalne w tłuszczach. A, D, E, K. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.